historia piłkarskiego podokręgu Racibórz rozpoczęła się w 1946 roku. Początkowo organizacja funkcjonowała w strukturach delegatury Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Prudniku. Z chwilą nowego podziału administracyjnego od 1976 roku podokręg Racibórz stał się częścią Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Katowicach. A od 1980 roku do chwili obecnej funkcję prezesa zarządu pełni Stefan Ekiert. Od początku istnienia podokręgu działacze organizacji mieli powody do dumy. Do największych sukcesów raciborskiej piłki z pewnością można zaliczyć dwukrotne Mistrzostwo Polski Juniorów Unii Racibórz w 1954 i 1956 roku, a także awans zespołu seniorów do pierwszej ligi państwowej. W okresie największej sławy raciborskiego klubu dołączył do niego Hubert Kostka, późniejszy mistrz olimpijski z Monachium i legendarny bramkarz Górnika Zabrze. Rozpoczynałem w Markowicach, w takim LZS-ie. Tam o dziwo nie grałem na bramce, tylko grałem jako środkowy napastnik. Klub ten rozwiązano w Markowicach, prawda? Więc, a Unia Racibórz weszła wtedy do drugiej ligi, stracili bramkarza. Ja tam się załapałem na ten opuszczony fotel bramkarski w Unii. I tak przez 3 lata grałem tutaj w Unii Racibórz. I kiedy dostałem propozycję z Górnika Zabrze, no to przeniosłem się do Górnika Zabrze. Unia Racibórz miała naprawdę dobry zespół. Prawda. Naprawdę dobry zespół. Myśmy przez te pierwsze 3 lata, gdzie ja grałem w Unii, to był 58, 9 i 60, to nam zawsze brakowało jedno miejsce, żeby awansować do pierwszej ligi od razu. Nie? No ale nam się nie udało, ale udało się potem za 3 lata w 63 awansowali. To prawda, byli krótko 2 lata, ale 2 lata grali w pierwszej lidze. Mieliśmy jedną drużynę w ekstralidze, znaczy w pierwszej lidze. Potem była Stal w trzeciej, w drugiej lidze. No i troszeczkę nam się te czasy zmieniły w latach 70. do 80., bo jednak tu ludzi dużo ubyło, zakładów też, no i sponsorów też ubyło. I w związku z tym ta frekwencja troszkę nam spadła do czwartej ligi. Także mamy teraz 2/4 ligi, mamy 17 klas okręgowych, no i duże klasy, jedną klasę A klasy, która stanowi 16 drużyn, B klasie 16 i 2 C klasy po 11 drużyn. Ja bardzo szanuję tą piłkę na tym najniższym poziomie, bo ja sam uczestniczyłem w tych rozgrywkach, będąc trenerem wcześniej Markowic, potem Grzegorzowic, z którymi robiłem awans do A klasy w 90 bodajże 6 roku poprzedniego wieku. I wiem, jak to wygląda na wsiach i trzeba mieć pełne uznanie dla tych ludzi, którzy tam są, działają i dla tych chłopców, którzy tam grają, bo to wiadomo, że to tam się najczęściej kończy na piwie i kiełbasce, ale ile jest tym wszystkim pasji, to ci, co tam w tym uczestniczą, to wiedzą. I to jest rola podokręgu i wydaje mi się, że tutaj za to jak najwięcej uznania dla tych działaczy. Obecnie podokręg skupia swoją działalność na terenie 14 samorządów powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego, a są to Racibórz, Nędza, Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Gorzyce, Lyski, Lubomia, Pszów, Gaszowice i Wodzisław Śląski. W sumie podokręg zrzesza 1250 dzieci i 1775 seniorów. Wśród tych ostatnich najlepszymi wynikami może pochwalić się Unia Turza Śląska, która w latach 2016-2018 grała na poziomie trzeciej ligi. Myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Za 2 lata zbliża się stulecie klubu. Może akurat powalczymy o trzecią ligę kolejny raz. No i będziemy wszystko robić, żeby opierała się tutaj ta drużyna na młodzieży i pracowników Rekpolu. Ostatniego słowa nie powiedziała także Unia Racibórz, która w czerwcu 2022 roku awansowała i w kolejnym sezonie dołączy do klubu Sturzy Śląskiej w czwartej lidze. Aktualnie jesteśmy po bardzo istotnych przemianach, które nastąpiły, kwestie same organizacyjne, czyli zmiana ze stowarzyszenia na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komunalną, spółkę, która ma swoje społeczne zadania wypełniać. I do tych zadań należy przede wszystkim szkolenie dzieci i młodzieży, a w drugiej jakby etapie szkolenie starszych zawodników, łącznie z seniorami. I tu istotą jest jakość szkolenia. Chodzi nam o to, aby, co zresztą już w jakiś sposób też widać, żeby nie osiągać szybkiego wyniku, tylko przez jakość
i podniesienie tej jakości szkolenia, uzyskać wynik jako efekt. Na bieżąco o dokonaniach Unii Racibórz i zawodnikach z tego terenu głośno jest także za granicą, a wszystko za sprawą Andreasa Rima, pasjonata i dokumentalisty raciborskiego klubu. Warto również podkreślić indywidualne sukcesy trenerów i zawodników. Jednym z nich jest Jacek Trzeciak, trener pierwszoligowych klubów, który o podokręgu mówi tak. W tym zarządzie zasiadają ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w swoich drużynach i to bardzo mocno pomaga, bo to są bardzo doświadczeni ludzie, bardzo zaangażowani. Angaż tych ludzi w te swoje kluby jest ogromny, to aż przyjemność patrzeć tutaj. Można te kluby wymieniać nie tylko na palcach jednej ręki, bo to naprawdę idzie do przodu. Nędza, w pewnym momencie Borucin. No to są kluby, które są tak zorganizowane, że można tam przyjść i brać z nich przykład. Tutaj chociażby Syrynia, Zawada wcześniej, gdzie byłem. Ja to widzę od środka, no to jest naprawdę przyjemność tutaj przyjechać, popatrzeć na to wszystko i... Niektórzy powinni się uczyć. Nie można zapominać także o pochodzącym z Syrynii Ryszardzie Wieczorku, trenerze Odry Wodzisław oraz Franciszku Smudzie, trenerze reprezentacji Polski urodzonym w Lubomii, którzy osiągali swoje trenerskie sukcesy w Ekstraklasie. W Ekstraklasie zasłynął także inny mieszkaniec Lubomii, Mariusz Pawełek, który trzykrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków. Jestem dumny, że jestem reprezentantem tego podokręgu gminy Lubomia, LKS-u przede wszystkim. Po takiej karierze wróciłem tutaj, bo był ciężki okres, ciężki moment i również z moimi wspólnikami. Chcemy budować coś fajnego, nic na siłę. Chcemy budować wizerunek nowy tego klubu. I dzięki im pomocy przede wszystkim, to za którą jestem im bardzo wdzięczny. Taki cel powolutku realizujemy. W Ekstraklasie sukcesy odnosił także piłkarz wywodzący się z Gorzyc, Mariusz Zganiacz, a obecnymi nadziejami podokręgu Racibórz są Mateusz Praszelik, grający we włoskiej Serie A, oraz Kacper Masiak, młodzieżowy reprezentant Polski, zawodnik Zagłębia Lubin. Na wyróżnienie wśród sędziów zasługuje Mateusz Piszczelok z Lubomii, który obecnie ma uprawnienia do sędziowania podczas meczów trzeciej ligi. Niewątpliwie największym sukcesem podokręgu w XXI wieku były osiągnięcia raciborskich piłkarek. Drużyna stworzona i prowadzona przez Remigiusza Trawińskiego pięciokrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski, a ostatecznie plasowała się na 16. miejscu w klasyfikacji europejskiej. Drużyna powstała z przypadku, z niczego zrobił się zespół. Powstało to w zasadzie w roku, żebym nie skłamał, 2001, kiedy przyszły dziewczyny z gimnazjum, a konkretnie to moja córka wymyśliła drużynę. No i zaczęliśmy trenować, potem zaczęliśmy grać, a potem zaczęliśmy grać w ligach, a potem awansowaliśmy do pierwszej ligi, potem do ekstraklasy, a potem zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. I od tego się zaczęła cała zabawa na poziomie, że tak powiem, europejskim, no bo nie ukrywam, że taki był potem już cel postawiony. Szkoda akurat, że to było krótko, aczkolwiek te sukcesy były na miarę skalę Polski bardzo duże i gratulacje dla wszystkich, którzy brali w tym udział. Po upadku klubu RTP Unia Racibórz zdolne piłkarki z Raciborszczyzny jak Jessica Jaszek, Nikol Kaletka i Ewelina Kamczyk wypłynęły na szerokie wody, podbijając ogólnopolskie i zagraniczne kluby żeńskie. Szybko zmieniałam też na Medyk Konin, tam zagrałam 2 lata, no i po Medyku Górnik Łęczna, gdzie grałam 6 lat, pięciokrotnie zdobywałam Królową Strzelczyń i też zdobywałam kilka razy Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, no ale też jakoś trzeba było zmienić moje priorytety w życiu, też chciałam trochę sprawdzić się w innym państwie, w innym kraju i sprawdzić się po prostu wśród najlepszych na świecie i wybrałam kierunek Francja. Cieszę się, że tam gram w FC Fleury i zajmujemy 4. miejsce, więc mam nadzieję, że z roku na rok będzie po prostu coraz lepiej. Często odwiedzam szkołę w Krzyżanowicach i widzę, że też te dziewczyny chcą grać i mają talent do tego, ale też my nie mamy takiej lokalnej drużyny. Fajnie jakby tutaj była drużyna, której po prostu dziewczyny mogą grać i się rozwijać. No odbudować w tej chwili jest trochę ciężko, ale próbujemy, bo już mamy w Żakach, w gminie Rudnik, tutaj w Pietrowicach i zezwoliliśmy grać na dziewczynki mieszane w tych tramkarzach, także
powoli staramy się odbudować, ale to trochę wody jeszcze w Odrze upłynie, żeby tak dojść, jak to pan miał Trawiński założone w pełni. Okazją do sportowego rozwoju są liczne turnieje organizowane z myślą o dzieciach. W wiele z nich czynnie angażuje się także podokręg Racibórz oraz lokalne samorządy. Zmieniliśmy kompletnie nastawienie. Mamy świetną młodzież, stąd nasze działania jako powiatu, przede wszystkim na to, aby były warunki, możliwości do uprawiania tego sportu. Przede wszystkim piłki nożnej, bo ona, myślę, jest najbardziej rozpoznawalna. Jako powiat wspieramy te kluby, czy to Tworków, czy Nędzę, czy Markowice, czy Górki. Tam, gdzie działają właśnie te młodzieżowe szkółki, które rozwijają pasje, talenty tej naszej młodzieży. Chcemy to robić, chcemy się angażować nie tylko w to oczywiście, bo mamy również siatkówkę, piłkę ręczną, ale przede wszystkim te inicjatywy, te wydarzenia, te wielkie imprezy, które są na terenie naszego powiatu, to od tej kadencji również są z udziałem powiatu raciborskiego. Gmina Krzyżanowice od wielu lat wspiera sport dzieci, zwłaszcza dzieci i młodzieży, ale również kluby sportowe finansowo, ale również inwestujemy w bazę sportową, rozwijając, unowocześniając nasze obiekty sportowe, budując boiska wielofunkcyjne jako bazę treningową dla dzieci i młodzieży. I cieszymy się, że coraz więcej klubów dostrzega potrzebę pracy z dziećmi i młodzieżą jako podstawę ich przyszłości, naszych klubów, także to na pewno cieszy. Najbardziej prestiżowe turnieje dla dzieci, które rokrocznie odbywają się w regionie, to Tworków Cup, Górki Cup, Orlik Nędza Cup, turniej imienia Huberta Kostki oraz turniej imienia Zbigniewa Oszka, poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłego trenera. Zbyszek był wspaniałym trenerem, niepowtarzalnym trenerem. Junior w Unii Racibórz. Szukał nowości. Pamiętam, byłem z nim na meczu na Śląsku i widział rozgrzewkę Ruchu Chorzów młodych. I zauważył nowe rzeczy. Notes i zaraz pisał, nie? Także szukał nowości. No, był wspaniałym trenerem, wspaniałym. Warto też podkreślić, że kluby, które są zrzeszone w podokręgu Racibórz, rozgrywają swoje mecze w coraz bardziej komfortowych warunkach i na coraz ładniejszych stadionach. Obiektami, którymi można się pochwalić, są stadiony w Turzy Śląskiej, Kuźni Raciborskiej, Rogowie, a przede wszystkim nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią w Nieboczowach. Wyremontowano także stadion przy ulicy Zamkowej w Raciborzu. Podokręg Racibórz to nie tylko rozgrywki na świeżym powietrzu. Długie zimowe wieczory umilają cieszące się sporą popularnością rozgrywki w ramach halowej Ligi Piłki Nożnej. Liga organizowana jest już od 20 lat, a statystyki dotyczące rozgrywek są imponujące. Jak do tej pory we wszystkich rozgrywkach rozegraliśmy 2293 spotkania, łącznie jest to 91 720 minut. Jeżeli by tak podsumować wszystkich zawodników, którzy byli zgłoszeni do naszych rozgrywek, jest to 5875 osób, którzy występowali łącznie w 496 zespołach. No tutaj też warto wspomnieć, jeśli chodzi o bramki, padło bardzo dużo bramek, ponieważ na mecz mamy ponad 9,5 bramki i do tej pory strzeliliśmy 21 815 bramek. W roku 2021 podokręg Racibórz obchodził jubileusz 75-lecia istnienia. Pandemia sprawiła, że świętowanie zostało przełożone na lipiec 2022 roku. Dla gminy Krzyżanowice na pewno jest to ogromny zaszczyt gościć i współorganizować jubileusz 75-lecia podokręgu Racibórz. No i życzę podokręgowi jak najlepszych, oddanych, dobrych działaczy oraz trenerów, zwłaszcza tych pracujących z dziećmi i młodzieżą, oraz wychowanków, pokroju chociażby naszej Eweliny Kamczyk, która jest wychowanką klubu z Krzyżanowic. W imieniu zarządu LKS Silesa Lubomia składamy na te 75-lecie związku dużo wytrwałości, kolejnych planów w realizacji celów, bo te 75 lat pokazało, że działają prężnie, pomagają i myślę, że chcą się realizować też dalej i pomagać tym naszym wielkim tutaj klubom. Z okazji jubileuszu 75-lecia podokręgu Racibórz od całej Śląskiej Rodziny Piłkarskiej, wszystkim działaczom, trenerom, piłkarzom składam z głębi serca płynące serdeczne gratulacje i życzenia. Życzę jeszcze dużo sukcesów, radości, strzelonych bramek i przeżycie z honorem porażek.
Myślę, że tutaj piłka nożna w naszym powiecie działa bardzo dobrze. Życzę przede wszystkim wielu fanatyków, którzy pomagają w wolontariacie rozwijać te miejscowe kluby, te kluby na tych wioskach, które naprawdę prężnie działają. Życzę wielu młodych talentów na Rybku, kolejnego Lewandowskiego, tak żeby faktycznie ten nasz powiat, który stawia na sport, stawia na rozwój, doczekał się kolejnych piłkarzy, myślę, o światowej klasie. Życzę, żeby chociaż była ta pierwsza liga aktualna, że stać miasto Racibórz lub jakąś drużynę tutaj z podokręgu na to, żeby na tym szczeblu grać, a więc kolejnych 25 lat co najmniej działania do stulecia, tak jak Turza tutaj za was będzie obchodzić, i w sukcesach. Z okazji tak pięknego jubileuszu 75-lecia życzę wszystkim, przede wszystkim piłkarzom, kibicom, ale także i działaczom, jak najwięcej sukcesów sportowych, ale też i tych sukcesów osobistych, polegających na podejmowaniu wyzwań i realizowaniu swoich marzeń. Wszystkiego dobrego.